Bartłomiej Sienkiewicz. Dzień dobry, witam dzień serdecznie. Dzień dobry Państwu. Jak zwykle jestem zawstydzony, pan w pełnym garniturze. No bo ja do pracy teraz. A, to dlatego. A teraz pan nie jest w pracy? Rozmowa z dziennikarzem to nie jest praca? No ale ja to właściwie całe życie robię. I niezależnie od tego, jaki zawód wykonuję, gdzie jestem, to i tak zawsze jestem jakoś publicznie zaangażowany. Więc akurat tak się złożyło od pewnego czasu, że jestem posłem, ale to jest jakieś ile? 3 miesiące, 4? Mam do pana dużo pytań, także od razu zaczynamy. Idziemy. Po pierwsze, chciałem pana zapytać o pomysł, który zgłosił senator Marek Borowski u nas w programie parę dni temu. Mhm. A propos wyborów prezydenckich, chciałem pana zapytać, czy ten pomysł ma sens pana zdaniem, czy nie. Marek Borowski powiedział tak: jeżeli opozycja zakłada, że głównym celem wyborów prezydenckich jest spowodowanie, żeby nie Andrzej Duda był prezydentem następną kadencję, jeżeli to jest najważniejsze z punktu widzenia interesu Polski, to wtedy kandydaci opozycyjni na prezydenta powinni zawrzeć taki układ, że jakiś czas przed wyborami patrzymy na sondaże, patrzymy, kto z tych kandydatów opozycji ma największe szanse wygrać w drugiej turze z Andrzejem Dudą. I wtedy i pozostali rezygnują i ten jeden, ta jedna osoba tak, z największymi szansami dostaje ich poparcie. Czy panu się wydaje, że to jest dobry pomysł? Rozumiem. Wiem co, ja może jestem trochę staroświecki, ale ja jestem przyzwyczajony do tego, że to wyborcy decydują, kto ma szansę, a kto nie, a nie umowy polityków przed drugą turą. Ale przecież wiemy, że różne są umowy przed drugą turą. I nie, no nie, nie ma żadnych umów, no wszyscy wystartowali. To jest naturalny, naturalny odruch demokratyczny. Każde ugrupowanie ideowe, obywatelskie ma prawo mieć swojego kandydata, którego popiera do momentu, kiedy nie następuje druga tura. Wydaje mi się to pomysł, rozumiem tę logikę, ale byłbym bardzo daleki od tego, żeby tworzyć taką atmosferę, w której właściwie musimy troszeczkę zawiesić takie naturalne reguły demokracji, dlatego żeby pokonać PiS. Znaczy, ja tej logiki, prawdę mówiąc, nie kupuję, takiego pomysłu nie popieram. I jak na przykład się okaże, zobaczył pan te sondaże, i z sondaży teoretycznie będzie wynikać, że osoba X ma największe szanse w drugiej turze wygrać z Andrzejem Dudą, ale do drugiej tury wejdzie osoba Y, która według tych sondaży ma małą szansę wygrać. To nie będzie miało takiego poczucia, no, że to była jakaś szansa, myśmy tej szansy nie wykorzystali i teraz w drugiej turze wygrywa Andrzej Duda. I... Nie, ale gdyby tak było i ten mechanizm, o którym pan mówi, rozstrzygałby się na poziomie sondaży, pomyłek sondażowych i tak dalej, to po co nam wybory? No to zawsze można znaczy, śledzić. To w takim razie, no właśnie, to kto będzie? Algorytm? To może algorytm niech decyduje, kto zostanie prezydentem. Panie redaktorze, nie namówi mnie pan do entuzjazmu dla tego pomysłu, bo ja jestem, jak się to dawniej mówiło, szczerym demokratą. Dobrze, okej. Okay. To teraz zapytam pana o doświadczenie z innej części pana życia. Jak pan czytał o tych dokumentach CBA ujawnionych w sprawie śledztwa, w sprawie państwa Kwaśniewskich, to czy przypominał pan sobie, bo ja nie byłem w stanie, ale pan na pewno to dużo lepiej pamięta ode mnie, czy przypomina pan sobie inną sytuację w Polsce, kiedy jakakolwiek służba specjalna ujawnia dokumentację ze śledztwa, które się toczy nadal? Pamiętam taką sytuację? Nie było takiego przypadku. Była biała księga w sprawie Oleksego. Sprawa Oleksego wypuszczona przez ówczesne rządzące SLD. Bardzo szkodliwy dokument i bardzo taki kontrowersyjny, jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa. Natomiast wtedy ta historia już była zamknięta. A teraz mamy sytuację, w której... Chociaż ujawniłam mnóstwo rzeczy, których chyba nie powinniśmy byli ujawniać. Tak, absolutnie tak. Uważam, że to był... Ja pamiętam, że nazwiska odczytywałem, które były w jednym miejscu zasłonięte, ale w drugim miejscu już były odsłonięte. Zostawmy, to było masakryczne. To był tak naprawdę początek destrukcji sektora służb w Polsce. Ale to zostawmy na boku. Natomiast to rzeczywiście jest kuriozalna historia. Tylko wie pan, to jest tak widoczne, tak jest jasne, o co w tej całej sprawie chodzi, że cóż, no PiS się brzydko chwyta. No. Nagle się okazało, że ukochane dziecko Mariusza Kamińskiego, wspaniały agent CBA. Polski James Bond, powiedzmy sobie szczerze. I jeszcze tam możemy nałożyć parę innych równie zabawnych określeń.
nagle się okazało, że ujawnił naciski polityczne swoich przełożonych, którzy po prostu postanowili ukarać prezydenta, byłego prezydenta Polski, starego wroga zresztą pana Mariusza Kamińskiego, bo przypominam, że kiedyś Mariusz Kamiński pojechał specjalnie do Paryża, żeby rzucać prezydenta Kwaśniewskiego jajkami. A teraz się zresztą PiS oburza na to, że ludzie krzyczą konstytucja, konstytucja na spotkaniach z kandydatem Dudą na prezydenta. Ale to boczny wątek. No tak oczywista gra, przykrywanie takiego kolejnego kryzysu wokół CBA, gdzie nagle znikają miliony z kasy. Potem się okazuje, że agent CBA mówi, że to właściwie były jakieś półkryminalne działania powzięte wobec byłego prezydenta Polski. 13 lat śledztwa, zero efektów. No nawet się toczy dalej. W prokuraturze przesłuchania prezydenta Kwaśniewskiego. Czyli kompletne fiasko prawne, kupa kasy utopiona i teraz takie cykanie materiałami, żeby tak puścić oko do opinii publicznej, mieliśmy rację, wiecie, my się nigdy nie mylimy, no to jest jakiś absurd, to jest jakaś żenada, to nie jest służba, to jest po prostu jakaś partyjna koteria gości z legitymacjami i z uprawnieniami ustawowymi, których nie powinni posiadać. Ja mam nadzieję, że kiedy PiS odejdzie, po prostu CBA trzeba będzie rozwiązać do spodu, bo ta służba straciła jakąkolwiek rację, jakikolwiek sens w takim rozumieniu państwowym. Ale wie pan, że to... Znaczy pan mówi, że to jest jasne, o co w tym chodzi, ale myślę, że to jest jasne dla pana, ale jednak bardzo dużo wyborców uważa, myśli w ten sposób, no podsłuchiwali, no są, proszę, są zapisy. Wie pan, to brzmi tak samo, jak się mówi, jak prokuratura wszczęła śledztwo. I duża część ludzi myśli, skoro wszczęła śledztwo, znaczy coś tam jest. No. Ale panie redaktorze, tutaj jest to samo. Ale jeszcze się pan nie przyzwyczaił do podłej zmiany? Jeszcze się pan nie przyzwyczaił do operacji medialnych Prawa i Sprawiedliwości, w której każdego przeciwnika PiS-u, żeby to był Archanioł Michał, da się umoczyć w błocie, obrzucić, zwyzywać, rzucić na niego podejrzenia. No przecież przechodzimy to od prawie 5 lat. Ta władza tak ma. I po prostu i tak będzie robiła nadal. No jest to podłe. Jest to podłe, głupie, niszczące życie społeczne, dzielące Polaków w sposób absurdalny. Spór jest wpisany w demokrację, ale nienawiść nie jest wpisana w demokrację. Tam, muszę powiedzieć, jest jeszcze gorsza sprawa w tej dokumentacji, ponieważ tam na przykład na tych taśmach opublikowanych są prywatne rozmowy, na przykład na tematy zdrowotne. Dla mnie to jest szokujące, że państwo się nie publikuje taśmy, na których... I to robi państwo, prokuratura i służba specjalna. Ja na przykład rozmawiam o swoich kłopotach zdrowotnych. Tak jest. To jest wstrząsające zupełnie. Więc ja bym się nie zdziwił, gdyby Aleksander Kwaśniewski jednak w tej sprawie zaskarżył państwa do Strasburga, którego... I to nawet chodzi o wyrok pokazujący, że tego rodzaju praktyki państwa wobec obywatela są absolutnie niedopuszczalne. I nie wiem, czy się na to zdecyduje, czy nie, bo to zawsze jest też taka trudna sytuacja. Prezydent, były prezydent skarży swoje państwo. No tak. Jest w tym pułapka. No ja bym tego nie zrobił. Ale też bym się nie zdziwił, gdyby jednak Aleksander Kwaśniewski chciał mieć potwierdzenie prawne tej podłości, jaka została mu wyrzucona. To można zrobić, jeżeli się o symboliczne odszkodowanie prosi, jeżeli chodzi po prostu o uznanie, że państwo... Tak. No to jest jednak... Były prezydent też jest obywatelem tego kraju, no też ma takie same prawa jak my wszyscy. Zgoda. No ale to też, wie pan, widać jak to się sypie, jak to zaczyna wychodzić na powierzchnię coś, czego się już nie da przykryć propagandą, czego się już nie da zakrzyczeć w telewizji Kurskiego. To zaczyna do ludzi docierać. Ta prawda o naturze tej władzy, fatalnej władzy, to mam nadzieję jak najszybciej przestanie rządzić Polską, a moment kluczowy niewątpliwie będzie w maju przy wyborach prezydenckich, bo to przerywa ten ciąg technologiczny, który
ma PiS. No bo to zło polega na tym, że nie ma ani jednego fragmentu państwa polskiego, który nie podlega władzy politycznej PiSu. Nie ma żadnej instytucji niezależnej. Sąd Najwyższy, ale za chwilę go nie będzie. Prawda? Ale to jest ostatni taki właściwie element i Rzecznik Praw Obywatelskich, którego kadencja też się kończy. Więc no, jest jakaś cena, jaką się płaci za monopolizację władzy. Jeśli nasi współrodacy zdecydowali się oddać władzę PiS-u w takim wymiarze, no to też ta cena będzie dość wysoka. I mam nadzieję, że się uda to przerwać w maju i że pani Kidawa-Błońska po prostu zostanie następnym prezydentem Polski, i tym samym przerywając ten ciąg technologiczny. Wspomniał pan o tym, co pan nazwał gniciu, tak? I to jest ciekawe, bo pan Śmiszek przed panem opowiadał z kolei o tym, że on przez te 3 miesiące w Sejmie, jego zdaniem, ta spójność PiSu zaczyna się sypać. I on jako przykład dał te głosowania teraz w Komisji Kultury w sprawie dotacji TVP, na które posłowie PiSu się nie stawili, dlatego komisja przegłosowała rekomendację przeciwko przyznawaniu tych pieniędzy TVP. Czy pan też coś takiego widzi w Sejmie? Wie pan, no tak, widzę, ale to wolałbym tak nie psychologizować. Znaczy, widzę ludzi, którzy wcale nie są tacy bojowi i pewni siebie, jak byli w czasie pierwszej kadencji. Zresztą moi koledzy, którzy mają, ja jestem pierwszy raz posłem, którzy mają o wiele dłuższy staż, opowiadają mi o tym, o takim absolutnym murze, jaki PiS budował w parlamencie między sobą a resztą ugrupowań politycznych. Nie odzywanie się, nie mówienie dzień dobry, nie pozdrawianie się. I to była charakterystyka pierwszej kadencji. Teraz posłowie PiS się uśmiechają, witają się, można z nimi porozmawiać. Jakby zaczęli się zachowywać trochę bardziej normalnie. Jeśli możemy uznać to za kryzys w PiS-ie, no to na czym jest oparty PiS w takim razie, skoro normalne zachowania będziemy podanie ręki czy uśmiech będziemy traktować jako dowód jakiejś nadzwyczajnej zmiany? No chwileczkę, no. Ale trochę tak jest. Natomiast ja bym przestrzegał przed taką opowieścią, że oto PiS się już rozkłada i że już nie ma problemu. Nie, jest problem, nadal to jest sprawnie działająca większość parlamentarna, tocząca się jak walec i jeśli trzeba, następuje mobilizacja i to, co chce Jarosław Kaczyński, zostaje przeprowadzone bezwzględnie przez parlament. A propos Jarosława Kaczyńskiego, to już mamy chyba kolejny miesiąc, już chyba trzeci w tej chwili, kiedy prezesa nie ma. Czy jego nieobecność widać w Sejmie? Nie, już jest, bo dzisiaj, wczoraj był. Ale tak jest bardzo nieobecny. Jest, no, w takim sensie może nie ma, nie fizycznie, że go nie ma, no, tylko że jest nieobecny. Różne rzeczy się dzieją, w Ministerstwie Sprawiedliwości się różne rzeczy dzieją. Te kryzysy jeden za drugim uderzają, a prezesa nie ma w tym. Pan widzi brak tego przywódcy tej partii, czy nie? Czy mi brakuje prezesa Kaczyńskiego? Nie. Czy pan zauważa jego brak? Nie, nie zauważam i prawdę mówiąc wolałbym się trzymać z daleka od takich spekulacji, ponieważ ja to kiedyś chyba nawet mówiłem, że to... No ja pracowałem w Ośrodku Studiów Wschodnich, oduczałem naszych, moich kolegów analityków... Tam się kiedyś pierwszy raz spotkaliśmy, nie wiem, czy pan pamięta. Tak jest, oduczałem moich kolegów analityków w kremlinologii, czyli takiego domyślania się, co jest za murami Kremla i takiej... Ale wszyscy ją takiej stosowali. Spekulacji. I dzisiaj znowu ją absolutnie stosują. Nic nie wynika. W związku z tym, czy Jarosław Kaczyński jest bardziej czy mniej obecny? Czy jest jakaś pustka polityczna wokół niego, czy nie? Wie pan co, wolę się w ogóle nie zastanawiać nad tym. PiS jest partią, która jest moim przeciwnikiem politycznym i mojej formacji. I patrzę po tym, jak się zachowuje w kwestiach państwowych, publicznych, jak głosuje. I tylko to się liczy. A czy za tym jest mniej lub bardziej obecny Jarosław Kaczyński, walka buldogów pod dywanem i próba Zbigniewa Ziobry przy zajęcia pozycji do przejęcia całej partii na wypadek, kiedy Jarosław Kaczyński nie będzie zdolny do sprawowania funkcji? No możemy się bawić w takie rzeczy, ale wie pan co, codziennie, pan sobie nie zdaje sprawy z tego, jak wygląda władza PiSu na co dzień na polskiej prowincji. A jak to jest po prostu
to jest coś niebywałego. Znaczy, nie chcę o tym mówić za dużo, bo mam nadzieję, że będę mógł położyć opinii publicznej materiał w tej sprawie z konkretami, ale ten rodzaj bezwzględności, który czasami doświadczamy na sali sejmowej ze strony PiS-u, jest niczym w stosunku do tej bezwzględności, jaka się zdarza temu wertykalowi, tej władzy PiS-owskiej w głębokiej Polsce, małych miasteczkach, gminach wiejskich. Jaki pan materiał? Bo teraz nie wiem, dziennikarzem zostanie pan? Czy co? Nie, ja po prostu wykonuję swoje obowiązki poselskie. Przychodzą do mnie ludzie, rozmawiam z ludźmi. To jest mój obowiązek. Wysłuchuję skarg. Staram się pomóc. Mamy uruchomiony także i ten cały proces pomocy prawnej. Spotykam się z samorządowcami. To jest moja praca. No i z tej pracy wyłania się pewien obraz, pewien zestaw informacji i faktów, to powiem szczerze, jest przerażający. Ale będziemy o tym kiedyś jeszcze na pewno rozmawiać. Zastanawiam się, czy to jest tak, że myśli pan, że po prostu to, co się dzieje na prowincji politycznie, nie widać z Warszawy i to się stąd bierze? Tak. Że regionalne ośrodki TVP nie informują o tym? A nie regionalne ośrodki Onetu. My nie mamy dużo regionalnych ośrodków. Ale macie. To jest pewien problem. Ale te, które są, starają się informować. Czy jest pan, tak jak pan widzi w tej chwili przygotowania Platformy Obywatelskiej do kampanii wyborczej, prezydenckiej, która tak mam wrażenie się zaczęła, ale jeszcze się chyba nie zaczęła do końca, to jest pan spokojny o jej przebieg i jak pan tak rozmawia z kolegami na temat tego, co się ma w tej kampanii wydarzyć, to jest pan przekonany, że wszystko pójdzie zgodnie z planem? Nie wiem, czy się nie zaczęła. Jadąc tutaj do państwa taksówką, zobaczyłem chyba panią Małgorzatę Kidawę-Błońską rozdającą rano na ulicy tutaj ulotki razem ze swoimi wolontariuszami. Widział panią fizycznie, tak? Tak. Przejechała 7 tysięcy kilometrów, spotykając się w różnych miejscach Polski, a równocześnie my musieliśmy się pilnować tego początku kampanii, którego nie mogliśmy przekroczyć, w odróżnieniu od innego kandydata, czyli kandydata pana Andrzeja Dudy, który... Panie wiecie, właściwie doskonale pan wie, że urzędujący prezydent... Tak, ma swoje... To jest przywilej. To jest przywilej. Pan Komorowski też nie mam poczucia, korzystał. Nie mam poczucia, że tu jest... że to są jakieś kłopoty, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że zarówno sama kandydatka, jak i sztab, no wszyscy państwo obserwujący życie polityczne podkreślacie taką niesamowitą energoaktywność Bartosza Arłukowicza, który jest szefem tej kampanii. Byłem wczoraj na chwilę w sztabie, widziałem tę jego zdolność ludzi, podłączania ludzi do prądu. Myślę, że to będzie dobra kampania. Myśli pan, że jest... No jest coś takiego w tej kampanii, że jest bardzo dużo, jak na polityków, młodych osób w tej kampanii. I myślę, że ta gra się będzie odbywać i będzie mówione... Patrzy pan, pan Duda, pan Hołownia, pan Bosak, to są wszystko, pan Biedroń. To są wszystko osoby, no jednak pokolenie niżej od pani Kidawy, no tak się wyrażę, no tak jest po prostu. I myślę, że ten wiek będzie grany bardzo mocno w tej kampanii. I ta energia, no też widzę to w Stanach, no w Stanach jest dokładnie to samo, w amerykańskiej kampanii się odbywa w tej chwili. Ale nie idźmy za daleko z tym porównaniem, bo ile ma lat obecny prezydent Stanów Zjednoczonych? No ale to będzie rozgrywane przeciwko niemu. To ja dokładnie mówię, jeżeli Sanders zostanie... Po stronie demokratów. Obaj panowie będą przed 80. I to będzie bardzo grane. Nie wygląda na to, żeby mieli większość, więc to... Ja rozumiem, tylko żebyśmy nie popadli w coś, co się nazywa ageism, czyli ocenę ludzi, ich znaczenia, wszystko jedno, czy społecznego, czy politycznego, ze względu na wiek. Ale ja tylko,
Ja nie mówię, czy nadaje, czy nie nadaje. Przypomnę, że premier Clemenceau, jeden z najwybitniejszych polityków początku XX wieku, właśnie twórca zwycięstwa Francji w I wojnie światowej, czy całe życie się ubiegał o premierostwo, został tym premierem, kiedy osiągnął lat 70. I w polityce... Troszkę inne czasy. W polityce nie ma takiej reguły. I kiedy wszyscy wydawali się, że po Obamie, młodym, energicznym i uwodzącym wszystkich prezydencie, mowy nie ma, żeby w Stanach Zjednoczonych wrócić do czegoś innego, mamy Trumpa. Ile Trumpa lat? Też zdaje się 70. Tak, nie, więc, no, dużo powyżej. Dużo powyżej. Więc sam pan rozumie, tutaj nie ma reguły. Ja bym tu wolał kategorii wiekowych nie używać jako kategorii politycznych. To jest tylko, ja pana nie pytam, czy pan używa ich i czy należy ich używać, ja tylko mówię, że będą używane, że po prostu to będzie się działo. No, i teraz pytanie, tak, czy pana zdaniem pani Kidawa jest w stanie udźwignąć ciężar tej kampanii, która moim zdaniem będzie zabójcza. Też jeśli chodzi o szybkość, o sprawność, o to, co się będzie działo w tej kampanii, jak szybko trzeba będzie reagować na rzeczy. Nie mam co do tego cienia wątpliwości, a do tego, wie pan co... To nie kwestia wieku, tylko kwestia takiej wewnętrznej siły, którą bardzo łatwo usiłować pokazywać. Ale bardzo niewielu polityków, którzy pokazują, jacy są energiczni i sprawni, tę siłę wewnętrzną posiada. A co do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, nie mam wątpliwości, że tak jest. Czyli mówi pan, że ci, co pokazują, że mają tę siłę wewnętrzną, często jej nie mają, a ci, co ją mają, bardzo często jej nie pokazują. Bardzo to ładnie panują. Cudownie. O to mi chodziło właśnie. Bardzo dziękuję panu za wizytę. Wypuszczam pana, bo wiem, że pan spieszy do Sejmu na głosowanie. Tak jest. Dziękuję bardzo za wizytę. Bartłomiej Sienkiewicz był z nami, poseł Koalicji Obywatelskiej i człowiek, który za chwilę będzie głosował w Sejmie.